cześć, siemanko przyjacielu, pod ostatnim filmem pisaliście battle. Battle, które były na tyle fajne, że stwierdziłem, że nie mogę się zdecydować. Po prostu nie mogę wybrać tej jednej najfajniejszej, więc stwierdziłem, że robimy konkurs na tą battle, która będzie najciekawsza. Zostały podane trzy propozycje od pana Westiego, od pana Exiego, pan Franciszek troszkę nam odleciał, ale to już nie komentujmy, i od pana Ozona. Zaczynamy w kolejności chronologicznej, żeby tu nie było, więc od pana Westiego pierwsza battle już została zrobiona. Zacznę od PokéFV3. Nie będę tego komentował, boty rozpisane, 6100, więc odpalam i leci maszyna. Stój, co jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135? Z 1000 1350. Innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, niekomu mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczone. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. I leci od początku maszyna, zobaczmy co z tego będzie. Okej, ej, zacząłeś naprawdę potężnie. No ej, poker oddał mocno, jak na pokera to naprawdę zająbiście to oddało. Nawajk, ale pibaja tutaj udaka. Nawet go to nie wysuwa na prowadzenie, ku zdziwieniu. No dobra, wulkanik, u mnie to nie najgorszy taki, chyba Wellworn, czyżby? Tak, Wellworn, kurczę, już nawet patrząc na obrazek wiem jaki to jest stan, to już jest naprawdę źle. Green Day, zajebiście to słaby skin, Golden Coin dla mnie, ej naprawdę, jest 300 przewagi, dużo, niedużo. Sigma Energy dla Hoeho fajnie oddała, o kurczę, zbliżyło go to dosyć mocno do nas. Kolejna Sigma Energy, Golden Coil, to mi się podoba, ale Cyber Security tutaj doszło. No Golden Coil w Battle Scaledzie poleciał, więc trochę naki. Wildfire, dla mnie będzie 205, on mógł kosztować więcej. Mógł kosztować więcej, wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Kolejny Wildfire, mam nadzieję, że lepszy, 233, więc nawet gorszy, coś ciekawe. Golden Coil tutaj u naszego oponenta, Daka, ale Dak ma 400 straty. Street Dragon, czyli skrzynia za stóweczkę. Zobaczmy, co z tego będzie. Shadowki. Ej, ze skrzyni za stówę, naprawdę mocny drop. Naprawdę mocny drop, który nam daje 800 więcej zaliczki od Daka na chwilę obecną, ale zbliża się potężnie. Tym Golden Coilem zaledwie 500, jak to można zobaczyć. Prince Team zająbisty, 1100 zł. No dobra, mógł kosztować dwa koła w faktoreniu, ale i tak jest dobrze. Jorge otrzymał no zająbistego Bowiego. Tak bym go przytulił, już to głowa mała. I na koniec 50% Spacey, to jest skrzynia za 130 zł, więc nie wiem na ile ona może jeszcze odmienić losy tego spotkania. Myślę, że na niewiele i to mamy, zganiamy, to pierwsza batla nasza. No kuźwa chłopaki, będzie wam teraz ciężko. Będzie wam teraz ciężko, bo z tej batli zganiam prawie że 16 tysięcy złotych, z bitwy za 6 tysięcy. No, muszę przyznać, że to mi się podoba. To mi się podoba. No, jesteś potężnie ustawieni. W tym momencie mógłbym kończyć ten odcinek, ale oczywiście przetestujemy wszystkie. Kolejna batla, która nas czeka, to batla od Exiego. No, będziesz miał chłopie ciężki orzech do zgryzienia. Robię kata i zaraz wracam. No i mamy to, słowo się rzekło, już takowa batla stworzona przeze mnie, powiedz mi jeszcze tylko na ilu. Bitwa na 4 osoby i 3 losowe boty. Bitwa na 4 osoby i 3 losowe boty. No chłopie, to będzie ciężka przeprawa, ale szanuję za odwagę oczywiście. Dodały się losowe Jorge i Samu i Duck. No to są mocne koksy, nie będziemy tego ukrywać. X-Ray na samym starcie, ale i mi ten Dragon. I mi ten Danger oczywiście z skrzyni Golden Dragon. Lightning Strike u Jorge, chłopie, coś ty za bitwę stworzył. Stworzyłeś potwór jakiegoś, Sushi Master. Wajsy zarąbiste przecież, te rękawice. Okej, okay, dałem minimal za 18 koła. To chyba wiemy, kto to zgarnął. Chyba niestety wiemy, kto to zgarnął, pomimo że trafiłem zarąbiste wajsy. Ej, naprawdę to jest mocna batla. Ej, to jest przemocarna batla, nie bójmy się tego powiedzieć. Bitwa za 6300, a tutaj w sumie no będzie z 30 koła luźno. Nawet nie, już pod 40 nie podejdzie. No, kuźwa, jest potencjał, jeszcze te nitru się na koniec, to już trochę na dobitkę. Ale jednak potrafię mu dać nawet 120 zł. Więc są tutaj w jakichś spornych sytuacjach byłaby afera. Temu kału? Okej. Okay. Ile to będzie? 40? 41 tysięcy? Z bitwy za 6 koła? Ej, no ja szczerze myślałem, że poprzednik już tutaj trochę zaorał. Ale teraz mam naprawdę mocarny dylemat z tego podróż, no umówmy się, może ta bitwa nie oddała mi, ale oddała potężnie. No wiem, że na 4 graczy, no ale tutaj na 3 graczy otrzymaliśmy przecież 15, no nie? No to tutaj jest kolosalna różnica, batlowa jest tyle samo. No, naprawdę mocna propozycja. Nie wiem, co zrobię z tym orzechem, bo to jest ciężki orzech do zgryzienia. Aczkolwiek nas ostatnia propozycja od pana Ozona. Zobaczmy, jak on się teraz spisze. No i mamy to. Batelka troszeczkę tańsza, bo za 5200, ale skrzyneczki ciekawe, jakby mniej różnorodna jest. Zobaczmy jeszcze na ilu graczy. Jeżeli nic nie pomieszałem, nic nie pomieszałeś, Bechu, wszystko jest w porządku. Dobra, damy na 3 graczy, żeby tak było po środku. Wskaźnik wygranych, specjalne boty, boty case hack. Okej. Okay. A, dobra, możemy sobie wybrać, dobra, bierzemy największych kozaków, oczywiście, że tak. Tutaj nie ma miękkiej gry. Bot Force i bot Stewie naszymi przeciwnikami. Zacznę od Kill Confirma.
który nas troszeczkę nawet nie najgorzej ustawia. Skrzynia za 280 zł, takie printstreamy to już nie są tanie rzeczy. What? Wszystkie tyle samo kosztują? Ale jajca, pomimo tego, że to Deagle to USB? No tego się nie spodziewałem totalnie. Także jest mocno. Death by Kitty za 140 zł. Ładne P90, no ale to jest skrzynia za 280 zł. Takich dropów za 600 my się tu spodziewamy. Dokładnie czegoś takiego. No póki co szału nie ma. Princeton, dobra, to będzie... What? Battle Skeleta mi dało. Naprawdę, że nawet Chantico Sfaya z nim wygrał. Proszę, popraw się. Dobra, już Wellwornik. Już trochę lepiej, bo już Wellwornik latuje. 1800 zł na naszym koncie. Hyper Beast i Chanticos, no dobra. Gearbox, 380 zł takowa skrzynia. Druga najdroższa, Vulcanicus Kiwiego, no to go chyba nawet na prowadzenie wysunie. Dokładnie tak, no i 300 przewagi na jego koncie. Szału nie ma, Dream Knivesy, a tutaj ani jednej kosy nie ma, więc liczę, że teraz to się poprawi i że coś tutaj zobaczymy. Containment Breach, ok, 606 zł, mamy prowadzenie. Mamy pałeczkę lidera, co prawda tylko o 120 zł, ale tym containmentem jeszcze sobie dowalimy. Jeszcze sobie dowalimy troszeczkę i 3000 na moim koncie. Flip Knivesy, no nie oddało żadnego. Potrójny Emis i to zająbisty, bo naprawdę mocno podbudowali coś tej batli. I mamy Flip Knife, tylko Force może mieć drugiego Flip Knife'a, nie wierzę, no taki kmiot. Całą bitwę przegrywał i wygrał ze mną 80 zł, kiedy biotas to zauważyłem. On 80 zł ze mną wygrał. Ja pierdzielę, no ale unlucky. Ale unlucky. Nie wierzę, i w ogóle tutaj zrobiłem lekki przypał. Właśnie, bo stworzyłem battle, do których nie dodałem jednej skrzyni, sobie uświadomiłem, więc anuluję tą battle jako tako. Ej, wiesz co, ja bym chciał powtórzyć jedną battle. Chyba sobie zdaję sprawę, którą. Tylko nie wiem, czy bym ją nie zrobił na trzech graczy. Bo jednak czterech się trochę cykam. Chociaż taka była wola widza. No ale z drugiej strony otworzyłem, tak? Kurde, ciężka decyzja, przyjacielu. Dobra, lecimy na trzech. Mam nadzieję, że widz wybaczy. Ale już widzu, twoja battle została zrobiona w 100%. Zaczynamy od X-Raya za 1700 zł. Więc troszeczkę lepiej niż taka Happy Baja, bo na szczęście Woluła nie poleciała. Te Shadowki chyba. O, jednak nie. Tutaj droższe o dosłownie 40 zł, 30. Więc jest grubo. Nawaje i Guty. Guty lepsze, no właśnie. I ku zdziwieniu, Horko jest na prowadzeniu. Okej, okay. Ale ta Nawaja mnie wysunie na prowadzenie, bo to jest slotek za 700 zł. I nie jest źle, no co prawda, umówmy się, tamta oddawała kosmicznie w porównaniu do tej. No i z tym same nitrusie zostały, ty. No tutaj już się niewiele zmieni, chociaż z drugiej strony, patrzcie, Horho, to jest zaledwie 140 zł. Nie. Uff, dobra, jak zobaczyłem, że jest najdroższy, się przestraszyłem. Błagam. Dragonfire, nie gadać, to będzie. Okej, okay. Uff, Chrome Kanonu i samo droższy, zganiam 11 tysięcy. Co z bitwy za 6 jest tak w porządku. Bym powiedział w porządku, no oczywiście do bez podjazdu. Do tego, co się stało przy tamtej. Słuchajcie, skoro powtórzyliśmy tą battle i oddała, to została tylko jedna battle, która jeszcze nie oddała. I ta battle kosztuje 5200. Ja bym jeszcze tutaj skatował. Jeszcze tutaj coś od niej chciał wycisnąć. Nie będę ukrywał, że taki jest mój cel. Kałaszki Asimov Chanticos Fire, który nas przebija dosyć mocno, no bo on 519, my po 80. Szału nie ma. Deagle Prince Team, ale Kill Confirm. Kill Confirm Wellwornie nawet dał sobie radę. No, skrzynia za 280, szału nie ma, Westlandzik, bardzo ładny skin, no nie kosztuje, co prawda, ale już mówiłem wielokrotnie. Mój ulubiony kałach, patrzę trochę sentymentalnie, ale jednak bardzo go lubię. Containment Bridge i teraz mamy Stewiego na prowadzeniu, my tutaj z Forcem web w web idziemy, się bijemy o drugie miejsce, co nam idzie dosyć średnio, chociaż teraz Force tutaj wysunąć trochę na prowadzenie. Szkoda, że żadnego z tego noża nie dostaliśmy z Gearboxa, ale Hyper Beast Factory News za 600 to jest zdecydowanie coś, co chciałem tu zobaczyć. I jestem na prowadzeniu, mój jest najładniejszy. What? Okej. Nie komentuj, mój był w ogóle najgorszy. Battle Skate, Well Worn, Field Tested, XD. No dobra, no Stewie znowu na prowadzeniu. Dream Knives. Mam nadzieję, że teraz zobaczę moją wymarzoną kosę. Nie, ale jest Fuel Injector za 730. Field Testedzik, let's go. 600 przewagi. Dobra, spokojnie, take it easy man. 400 przewagi. Dream Knives. Headshotik, no niestety. Okej, Factor New, no to jednak może nie jest aż takie niestety. Kuźwa, Ford spieprzony, no. Wyleciał z flipem i cały czas był najgorszy, a dupnął raz porządnie. O, Stewie jeszcze tutaj z flipem, to jest ciekawa batla między nimi. Ale jednak Forcik tutaj wychodzi, no i 12300 z bitwy za 5200. Ej, nie jest źle, myślę, że jeszcze tą batlę odtworzymy jeszcze raz. Ale chciałem tylko przypomnieć, że jeżeli masz 18 lat ukończone, bo tylko z takim, jakim można tu grać, klikasz sobie w plusik i spośród naprawdę licznych metod płatności wybierasz tą, która ci odpowiada. Mamy krypto, karty, skiny, etc. I wpisujesz oczywiście kodzik FIACO, to jest bardzo istotne. Dzięki temu masz 10% bonus do ładowania plus dwie skrzynki, więc nie ma lipy, nie ma wiochy i oczywiście cały czas tyle giveaway. Drugi link w opisie, zainteresuj się, no bo warto. My sobie w międzyczasie otworzymy coś ciekawego i oczywiście dzisiaj też będzie do wygrania, bo czemu też nie. Przy tym
przy tym Kanta jest nocie. Pewnie powiadomicie, drogi widzu, że dzisiaj do wygania jest skin albo blik, albo paysafe o wartości 50-60 zł. W zależności co sobie wybierzesz. Dzisiaj piszesz battle za 4000 zł. 4000 zł batelka, piszesz komentarz. Oprócz tego należy subować ten kanał, łapkować ten film i wtedy masz potencjał, by zgarnąć właśnie takową nagrodę. Ja przytulam Blue Steela Skeletona, sprzedaję go sobie i powtarzam. Powtarzam tą battle. Widzu, ja tutaj zadbam o to, żeby twoja battle też była jeszcze zwycięska dzisiaj. Naprawdę. Ale kuźwa, kto wygrywa? Ty, bo to jest tutaj pytanie tego odcinka. No ciężko powiedzieć, no. O kuźwa, to jest Twilight Galaxy, myślę, że to jest Banson Barney. I Banson Barney będę skosztował stówkę czy dwie. W sensie, nasz by kosztował stówkę czy dwie, a to jest Twilight Galaxy za 900. No i to mi się podoba, mega mocna zaliczka na samym starcie. Mam nadzieję, że nie zostanie sprzeniewiężona tutaj właśnie takimi rękawicami czy innymi nożami. I że wykorzystamy to, co dał Onitaji, dokładamy jeszcze z Incendiary. Incendiary, skrzynia za 280 zł. O co rzędkie 4, więc dałem tysiaka, a oddało ponad 2 koła. Pięknie, pięknie, o to chodzi. O to chodzi, o taką skrzynię walczyłem. O kuźwa, Eye of Horus, 760, szczerze? Myślałem, że on trochę droższy będzie, ale Well Warning, więc tu jeszcze... Chociaż trochę kulturka jest, dwa zarąbiste wulkany za 6 stów, co zarąbiście podbija wartość tutaj tej battle. X-Ray u stół jego, tym nie prześcignie jeszcze 3100, to jest field tested. O jasny gwizdzio, 1500 zł, będzie ciężko. Fuel Injector tutaj na ratunek, no ale tylko battle skaredowy, więc no tak sebym powiedział. No jakby ten bajonet poleciał, to jeszcze mina dodatek, co byłoby nie do osiągnięcia, żeby takiego śniegu po przekonaniu, gdyby siup tutaj na go przeskoczyło, to by się raczej nie wydarzyło. Containment Breach, no kuźwa, no fajna battle, tu będzie naprawdę mocna wygrana, widzu, no. Ajajaj, no. Aj, źle, źle, no tracimy mocno. Tu musi dupnąć flip, tu musi dupnąć flip. Oj, no przemocny ten kała, to jest zarąbista wygrana, 16 tysięcy z bitwy za 5 koła. Ja pierdzielę. Kosmos. Kosmos, że tak niewiele nam do tego brakło, no. Mamy oczywiście cashbacka, czyli jakby cały czas, kiedy sobie grasz, cały czas nabijacie ten cashback, tego możesz sobie odebrać. To jest mega fajne, bo w momencie, kiedy sobie po prostu klikasz, cały czas ci tam skapuje. Oczywiście trwa też event, możecie sobie zbijać oczywiście kokosy, więc wysokie palmy, duże kokosy. Może nie będę kończył, ale mamy za każdym razem, kiedy sobie zbierz za 50 tysięcy, to masz 20 zł. Jak sobie zbierz na łatwym, to masz tutaj chyba 40 groszy, jak dobrze pamiętam? No, 40 groszy. Tak, żebyś wiedział. Dobra. Zrobię wszystko, żeby tą battle wygrać. Naprawdę widzę, jak widzisz, na rzęsach staję, żeby tą battle ci zgarnąć. Mam nadzieję, że to się uda. Trzecie albo czwarte podejście, chyba nawet czwarte do tej battle. Liczę, że tym razem się uda, tak? Nie zaczynamy już właśnie tam zacząć taką zarąbistą zaliczką, no nie oszukujmy się. Bardzo ładny kałach. Bardzo ładne dropy, kuźwa, no przecież to jest skrzynia z 280. Oddało kolejno Banson Bane, Twilight Galaxy oczywiście, tym razem dla Stewiego. Więc teraz Stewie zaczyna bardzo mocno z tej skrzyni. Incendiary, no naprawdę jest to potężny pojemnik. Skręcią go sobie jeszcze dzisiaj otworzę. Ale tak czy siak, no mamy 600 przewagi, 600 straty oczywiście. Eye of Horus, tymczasem wypływa Forsa na prowadzenie, 900 tracimy. Temu KU faktor nie może? No, to będzie kill tested. Minimal wear, ok, 300 zł niemalże. Ojejku, Falchion ustił jego, no i będzie ciężko, next gearboxa nawet nas tutaj ukarało. Temu KU, no. Temu KU, ale to wygląda jakby to zbierało cały czas manę, no. Tylko 2000 w dropach. Ok, fuel injector jakiś dobry, proszę, 730. W porządku, 500 do zwycięzcy, kolejny fuel injector, to już może być to. Dobra, niewiele brakuje. Niewiele brakuje, aż rapowa muzyczka wleciała, więc to już naprawdę tutaj wiedz, że to już jest stan. O kuźwa, 600. Proszę, flip musi polecieć. O kuźwa, ale oddało ty, ale mój flip najlepszy i wysuwa mnie to na prowadzenie. Trzech flipów tu totalnie nie spodziewałem. I jeszcze jeden lord na dodatek. Jeszcze jeden lord, no i taką battle walczyłem. 17, 18 tysięcy złotych. Opłacało się wierzyć do końca. No i skończyć, skończyć z takimi dwoma zajebistymi flipami. Skończyć z trzema, ile to jest tych flipów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć flipów. Falchion, Twilight. Zarąbista battle, ale niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto wygrał w tym odcinku. Widzowie, napiszcie w komentarzu, która battle była najlepsza. Możemy tak zrobić. Piszcie w komentarzu, która battle była najlepsza, bo ja nie jestem w stanie. Jeżeli się nie uda wyłonić tego zwycięzcy, to w kolejnym filmie jakoś to rozstrzygniemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale no naprawdę stworzyliście wszystkie zarąbiste battle i naprawdę wow. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do następnego strzała.